Witajcie na moim kanale. Dziś pokażę Wam, jak przygotować ryż do sushi. Zapraszam. Potrzebujemy specjalny ryż do sushi. Jest on krótkoziarnisty. Ja przygotuję dzisiaj 250 g. Sypałam go do garczka, zalałam wodą i odstawiam na 10 minut do namoczenia. Następnie należy go kilka razy wypłukać, mieszając w ten sposób. Ja robię to około 8-10 razy, aż woda przestanie być mętna. Z kolei wlewam około 300 ml zimnej wody, tak aby tylko przykryło ryż. Następnie przykrywam garczek i ryż należy gotować przez około 10 minut na bardzo małym ogniu. A teraz przygotuję zalewę. Dodaję 3 łyżki octu ryżowego. Jedną łyżeczkę cukru. Pół łyżeczki soli. I dokładnie mieszam. Można delikatnie podgrzać zalewę, aby wszystko dobrze się rozpuściło. Po ugotowaniu ryżu odstawiłam go jeszcze na 15 minut, a teraz wlewam zalewę octową i dokładnie, delikatnie mieszam. Następnie garczek przykrywam wilgotnym ręcznikiem i odstawiam ryż do wystudzenia. I gotowe! Lajkujcie, komentujcie i subskrybujcie mój kanał. Dziękuję!